Parafialna cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Chorostycie należy do dekanatu chełmskiego prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Prawosławie na pograniczu chełmsko-lubelsko-podlaskim jest wyznaniem autochtonicznym. W latach 1172-1205 tymi ziemiami władał prawosławny książę Roman, a następnie jego syn Daniel. Już na początku XIII wieku w pobliskim Uhrusku mieściła się stolica prawosławnego biskupstwa, przeniesiona później do Chełma. Była to pierwsza chrześcijańska katedra na obszarze lewostronnego nadburza. Pierwsza świątynia we wsi Chorostyta została zbudowana w 1521 roku. Była to filia parafii prawosławnej w Opolu. Fundatorem cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Chorostycie był Michał Wasilewicz Kopeć. W 1699 roku właściciele dóbr chorostyckich ufundowali nową, jednokopułową drewnianą cerkiew, która została wyświęcona w 1702 roku. Świątynia wielokrotnie była przebudowywana. Pierwszy remont został przeprowadzony w 1775 roku. Wzmocniono legary, dobudowano prezbiterium oraz dwie zakrystie. Następny remont przeprowadzono w 1848 roku. Odnowiona została wieżba dachowa, także zlikwidowano wewnętrzną ścianę, dzięki czemu cerkiew otrzymała solowe wnętrze. W 1865 roku została zbudowana dzwonnica, a w 1875 roku parafia w Chorostycie została włączona do prawosławnej eparchii chełmskiej. W 1880 roku został wybudowany ikonostas, ale także dobudowany prytwor. Cerkiew została wyświęcona właśnie w tym roku po gruntownej renowacji. W 1915 roku proboszcz wraz z mieszkańcami i wyznawcami prawosławia zostali wysiedleni w głąb Rosji, w tak zwanym bieżeństwie. Powrócili po I wojnie światowej. Cerkiew została ponownie otwarta w 1923 roku i nieprzerwalnie działała do 1947, do akcji Wisła. W tragicznych skutkach akcji Wisła zostali wysiedleni prawie wszyscy mieszkańcy wsi Chorostyta wyznania prawosławnego. Cerkiew została zamknięta. W 1953 roku ludność wraca do Chorostyty i zostaje erygowana parafia w Chorostycie z filią w Choli. W latach 2004-2010 został przeprowadzony generalny remont. Przybudowana została cerkiew, a także dzwonnica. Ostatni remont został przeprowadzony w 2020 roku ze środków unijnych. Został wykonany remont dachu dzwonicy, ale także i cerkiew została pokryta nową elewacją. Wewnątrz świątyni została poddana renowacji polichromia, ale także został rozbudowany balkon, na którym może teraz śpiewać chór parafialny wszystkie nabożeństwa. Cerkiew w Chorostycie jest orientowana. Jest to budowla jednonawowa z prytworem od strony zachodniej oraz dwiema zakrystiami dobudowanymi do prezbiterium od strony wschodniej. Cerkiew jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, szalowana. Dwuspadowy dach pokryto gontem. Wieńczy go cebulasta kopuła z pseudolatarnią, zakończona prawosławnym krzyżem.
Świątynię w roku 1967 wpisano do rejestru zabytków. Szalowane ściany są pokryte skromną polichromią architektoniczną. Od wschodu nawę od części ołtarzowej oddziela dwurzędowy, polichromowany ikonostas w stylu eklektycznym pochodzący z roku 1880. Poszczególne ikony rzędu głównego przedstawiają świętego Mikołaja, świętego Archanioła Michała, Przenajświętszą Boga Rodzicę, Chrystusa Pantokratora, świętego Archanioła Gabriela oraz Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Ażurowe, carskie wrota zdobione są motywem wolut i liści akantu, w które zgodnie z kanonami zostały wplecione niewielkie ikony Zwiastowania i Ewangelistów, którzy nietypowo w chorostycie przedstawieni są parami. Nad wejściem, od strony zachodniej, widzimy tradycyjny chór. Salowe wnętrze świątyni nie jest wprawdzie wielkie, mieści nieco ponad 100 osób, ale wspaniale niesie modlitewny śpiew. Cerkiew posiada bogate wyposażenie ruchome, szczególnie w prozbyterium. Kiot z ikoną Matki Boskiej Satosu, ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego, XVII-wieczna ikona Pantokratora. Także cerkiew posiada wiele feletronów, ikony w kiotach po prawej i po lewej stronie na klerosie. W nawie głównej szczególną uwagę zwraca na chorobnica, grób pański, który został odrestaurowany w 2020 roku. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchaków jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej, jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie.
My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławię Bóg nasz, wsiegda, nyni i prysno, i w wieki wieków. Amin. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła Prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce, stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji. Dostojni budziem carstwa.